ściąga mnie. Siemaneczko, ja jestem Lucek. Zapraszam was na kolejny odcinek z BeamNG Drive. Dzisiaj kibel Toy zmierzy się z trzema zawodnikami przy prędkości 100 km na godzinę i będziemy zwiększać prędkość, dopóki każdy się nie rozwali. Czyli na przykład robimy pierwsze uderzenie, samochód jeszcze będzie w stanie jeździć, zwiększamy prędkość o 10 km na godzinę. Nie wiem, czy ten będzie w stanie jechać więcej jak 120, ale zobaczymy. No dobra, zaczynamy z tego miejsca. Uderzamy w to i toja. Zobaczymy, co się stanie. Jesteście gotowi? Let's go. Tutaj mamy manual. Ty, co jest z tym autem? Sprzęgło nie łapie. Halo! Sprzęgło! To jakieś sportowe sprzęgło jest, czy co? Dobra, jeszcze raz. Jedynka. Dodajemy gazu. Powoli puszczam sprzęgło. O, teraz ruszył. Dobra, jedziemy. I rozpędzamy się do stówy. W sumie kawał drogi mam do przejechania, trochę za daleko, ale to się przyda, bo niektóre samochody nie mają dobrego przyspieszenia i przy... no może być ciężko, żeby się tam rozpędzić do odpowiedniej prędkości. 100 km na godzinę, zderzenie z Toytoyem w tym samym miejscu. Jeszcze kawałeczek, o kurczę, kawał drogi do przejechania. Ale tu widzę, że potencjał jest na coś więcej. Spokojnie. O, jest, jest, jest. Musimy przyhamować teraz. Cholera. I 100. Bam. Okej. Okay. W sumie... czekaj. Tu po jednym zderzeniu już się koło popsuło. Dobra, hamujemy. Okej. Okay. Znaczy zasada jest taka. Dopóki samochód będzie mógł jeździć, będzie dobrze. Tu jeszcze możemy coś skręcać. No i zobaczmy. Ej, jeździ! Nie ma koła, co prawda, nie? Ale jeździ, jest dobrze. Czas na kolejną furę, tu na szczęście mamy już automat. Jedziemy. 100 km na godzinę. Włączamy sobie światła, o. Mamy 120, zaraz sobie zwolnimy do 100. Dobrze to jeździ, powiem ci. Nie wygląda, ale radzi sobie. Dobra, zwalniamy i próbujemy takie same uderzenie, czyli gdzieś tak w boczek. O, skręcamy sobie ładnie. Precyzja musi być. Cyk. O, tu się nawet coś przyczepiło do auta. Dobra, i hamujemy. No, ten chyba lepiej sobie poradził, co? Ale... okej, kierownica mi wyrywa. Kołpak mi odpadł. Dobra, spróbuję wycofać to. Au! Kurde, muszę mocniej trzymać tą kierę. Jedną ręką się nie da utrzymać. Co tu się wyprawia? No powiem ci, nie wiem, czy to się będzie liczyć, bo tu się przyczepiło kawałek to i to ja do samochodu. Ale jedzie, dobra, jedzie. Możemy uznać, że przetrwał. Jedzie i to kurde całkiem sprawnie, nie? Z drzwiami to i to ja w przodzie auta. Tak większych uszkodzeń tutaj nie zauważyłem. Dobrze, no to idziemy dalej. Tego jestem najbardziej ciekawy, jak sobie poradzi. Jest nitro włączone. O! O, dobra, dobra, wyłączaj to. Kurde, bo się rozwali, zanim dojedziemy tam. I uwaga. Oj, nie wiem, czy trafię. Trafię chyba. Uwaga, nakierowujemy dobrze. Więcej, kurde, jedź. Okej. Okay. Cyk! Znowu drzwi zabrało, zobacz. Hamujemy. Ty, będę miał dodatkowe skrzydło do jazdy. Jedziemy? Włączamy nitro, czekaj. Nitro włączone. Ściąga mnie! Ściągają mnie te drzwi, ziołek! Dobra, ale trzeba przyznać, że wszystkie samochody przeszły nasz test, nie? Wypadałoby podnieść kilometry na godzinę o 10? Czy od razu o 20? Ja bym spróbował 20 i 120 km na godzinę i robimy zderzenie teraz centralne, nie tak boczkiem, delikatnie. No trzeba zacząć od małych kroków, ale
już podnieść, czas podnieść poprzeczkę. Okej. No i zobaczmy, co nam się tutaj stanie. Staram się oczywiście centralnie uderzyć, hop. To jest mniej szkodliwe niż takie boczkiem, nie? Hamujemy. Sprzęgiełko, cyk. Kurde, jakby nic się nie stało. Bardzo ładnie. Ruszamy kolejną furą, cyk. Dobra, i zderzenie czołowe oczywiście się staramy. Okej. I uwaga, co nam się tu może złego stać? Chyba nic takiego. Pyk. Jest okej, nie? Bardzo ładnie. Poradził sobie. I teraz czas na trzeciego. Let's go. O, ten to ma dopiero buta. Czekaj, wyłączę mu to nitro. Po cholerę mu to nitro. O, teraz. Dobra. I uderzamy sobie znowu czołowo. Zobaczymy, co nam się tu wydarzy. Panie czarodzieju. Ten się chyba najmocniej wgniótł, co? Najszybszy, najlżejszy, ale też najbardziej podatny na zderzenia. O mój! Okej, wyhamowaliśmy. Jedziemy. Nie ma źle. O, trochę tam chłodzenie silnika chyba się coś popsuło, czy nie? Nie, nie aż tak bardzo. Jest dobrze. Jest git. Może dalej śmigać. Dobra, to jak tak dobrze sobie fury radzą, to ja proponuję podnieść prędkość do 160 km na godzinę. Czyli dokładnie tyle, ile jadę teraz tym autem. Furka numer 1, let's go. I uwaga, uwaga. Ale będzie dobrze chyba. Od frontu, pyk. O, zaskakująco dobrze. Trochę tam silnik wyskoczył nam, hamujemy. Okej, okay. Udało się go jakoś zatrzymać. Kurczę, idealnie. Bardzo ładnie. Trochę go tam rzuca, coś z tym prowadzeniem jest nie tak. Ale nie na tyle, żeby, wiesz, nie dało się śmigać. Jest bardzo ładnie. Tu mam solidne obawy, czy wycisnę z niego te 160 km na godzinę. Ale zobaczymy. Dobra, musimy tu trochę nakręcić. 159, no. Dobra, i... Toj, toj! Zaliczony. I hamujemy. Pyk! Okej. Zobaczmy, co się stało. Musimy trochę wycofać, wiesz? Zaplątał mi się kosz w koła. Może tak spróbuję? O! Zadziałało. Wkręciło mi się to w koła. Jest! Gracie jeden! Coś czuję, że tutaj zawodnik chyba został pokonany przez kosz. Nie kosz, tylko toj toj. Wiecie, o co mi chodzi? Tak, tutaj chyba końcówka jest. I do przodu. Próbuję kierownicę, bardzo ciężko. No, tu chyba wygrał toj toj ziomek. Pomalowałem tu asfalt na czarno i nic się nie dzieje. Tak, mi się wydaje, że toj toj tutaj wygrał. Okej, to mamy pierwszego przegranego. Niespodziewanie, kompletnie się tego nie spodziewałem, bo wydaje się być taki całkiem nieźle zabudowany, nie? Jedziemy naszego ulubionego zawodnika. 160 km na godzinę, zderzenie z toj tojem. Podejście pierwsze. Raczej trzecie. Kurde, ale ciężko się go prowadzi. Wow, nie wiem, czy wyrobię, ziomek. Dobrze, że on ma dobre przyspieszenie, nie? To damy radę. Okej, mamy 160, nawet więcej. Muszę przyspieszyć. I uwaga.
Jest 160, idealnie. Ooooo, hamujemy. No i co? Będzie? Znaczy, o nie! Popsuło się nam koło! Z przodu, nie możemy skręcać. Myślałem, że to zderzenie nie będzie takie ostateczne jeszcze. Ale nie mamy już jak skręcać, no w sumie jedzie do przodu, tak? A ustalaliśmy, że dopóki samochód może jechać, no to jest dobry, więc możemy to uznać, że jeszcze jest wszystko ok. To ja proponuję w takim razie zwiększyć prędkość do 200 km na godzinę. 200 km na godzinę, podejście pierwsze. No, mam obawy co do tego samochodu, czy on osiągnie. Znaczy, osiągnąć może osiągnie, ale nie wiem, czy na tej odległości. O, nitro by się przydało, kurde. Dobra, więcej moi drodzy nie będzie. 190 niecałe. I bam! Hamujemy. Hamuj, 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 hamuj. Okej, okay. Coś tam z chłodnicą jest nie tak, ale. Uuu, dobra, jedzie. O, półosie mamy, półoś mamy. Zrypaną! Ale ciężko. Tak, mamy napęd na jedno koło, moi drodzy, tylko. Ale no, do przodu możemy jechać. Uuu, coś się z silnikiem stało złego. I to nie było 200 km na godzinę, tylko 190, no ale tutaj ciężko było się rozpędzić do wyższej prędkości. Wiemy, że tutaj 200 km na godzinę wejdzie spokojnie. Dlatego, że mamy jeszcze podtlenek azotu. I ta fura jest zajebiście skrętna, no może nie skrętna, ale szybka. Muszę tu uważać na tej prostej, wiecie, bo tutaj mamy tylko jedno koło odpowiadające za skręt. Nie jest taka prosta sprawa. 200 km. Okej, tu wejdzie 200, nawet trochę więcej. Nie uda mi się trafić, cholera, jeszcze raz. Okej, okay, hamujemy. Hamuj, hamuj, hamuj. Okej. Okay. Czy to będzie jeszcze jechać? Nie wierzę. O kurde. Skręcać nie, nie? Bo tutaj... Chociaż czekaj, to koło jakoś się tam trzyma. Jezu, dobra, musimy uważać z tym gazem. Spróbuję jakoś wykręcić, ale strasznie ciężko kierownicą się kręci. Jak jest przyblokowane tam koło. Okej, okay, odwróciłem się trochę. Czekaj, bo mi się ta blacha zablokowała. A nie, to nie jest blacha, to jest kawałek to ja. Strasznie wredna jest ta kabina, bo się przyczepia do koła przedniego. Wysoka temperatura płynów. Oj, nie, dobrze. Chłodnicę mam zrypaną. Okej, okay, urwało się. Zaraz mi się przegrzeje silnik. Niedobrze. Muszę nitro wyłączyć. Dobra, wyłączyłem nitro. Ale i tak już się przegrzewa silnik w tym momencie. Kurwi to kurde. Dobra, coś mi się wydaje, że chyba to i wygrał tutaj. A jak wygląda sytuacja z czerwonym samochodem? Czy on jeszcze jest w stanie jechać? No jest. Jest w stanie skręcać, jest w stanie jechać. Mamy co prawda napęd na jedno koło. Ale jedzie! Tak, ale tutaj też mieliśmy zderzenie z prędkością 190 km na godzinę, bo ten samochód więcej na tej odległości nie dał rady się rozpędzić, nie? Więc tak, musimy... musimy dać kredyt dla tamtego auta. Oba auta się poruszają, no, są zniszczone oczywiście, ale oba auta się poruszają mniej więcej w ten sam sposób. W jednym jest urwana oś, w drugim jest urwane całe koło z przodu.
Musimy chyba zrobić dogrywkę. Ale jaką dogrywkę musicie wy napisać w komentarzach. I najciekawszy komentarz wybiorę i w przyszłym odcinku zrobię dogrywkę tych dwóch samochodów, ok? Zrobimy taki szybki, krótki odcineczek 10-minutowy albo krótszy, gdzie przetestuję najciekawszy pomysł. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!